Dzień dobry wszystkim. Co u mnie w hodowli? Zaraz powiem. Dzisiaj może troszeczkę o przycinaniu ptaków. Są to dosyć częste zapytania do mnie. Pokażę to na dwóch ptaszkach. I zrobimy mieszankę kuskus, rozdzieloną tak jakby na dwie części. Część będzie do rozbudzania ptaków, bo jestem właśnie w trakcie rozbudzania ptaków, a druga część mieszanki będzie dla młodych ptaków. Dlaczego robię dwie mieszanki? Jak wiecie dobrze, swojego czasu byłem w Modenie, zakupiłem parę ptaszków. Te ptaszki były u mnie na kwarantannie w domu. W domu oczywiście światło od razu dłuższe było niż tutaj u mnie w hodowli. I ptaszki się rozbudziły. Jednymi z takich ptaszków właśnie, które przywiozłem, są garbusy szkockie. Tutaj samiczka po prawej, samczyk żółty po lewej. Rozbudziły się w domu. Nie chciałem przeprowadzać lęgu w domu. Samiczka ubiła gniazdko. Troszeczkę mi się wydaje, że za małe to gniazdko będzie, ale zobaczymy. Nie chcę teraz zmieniać, bo na dniach prawdopodobnie zniesie jajko. Tutaj kolejne pary. Szarpia. Aby zobaczyć tam na końcu gniazdko, czy się już rozbudziły, czy nie. To są ptaki przywiezione z Włoch. Oczywiście 40 dni kwarantanny. 40 dni kwarantanny, zanim przyniosłem je tutaj. Dobrze. Kolejnymi ptaszkami, które przywiozłem, są białe, recesywne. Też mi się rozbudziły w domu. Tutaj akurat te już mają młode, już zaobrączkowane. No tak wygląda gniazdo. Kolejne, które przywiozłem z Włoch. Samiczka. Też są tej młode. Jeszcze nie obrączkowane. Z kolei tutaj samiczka zniosła jajka. Wymienione na sztuczne. I dlatego właśnie troszeczkę przyspieszyłem jakby rozbudzanie swoich ptaków. Światło troszeczkę dłużej niż powinno być. Chcę, żeby te młode były dobrze karmione. Tutaj część jeszcze młodych ptaków i moje stare samce. Tutaj samiczki i garbusiki. Dobrze. To może tyle. Zobaczycie teraz mieszankę, którą podam. I zajmiemy się przycinaniem tych ptaszków. Dobrze. Często się pytacie, proporcje, jak ja robię mieszankę, kuskus, niektórzy nie potrafią lub nie wiedzą, jak się robi sam kuskus. Wiem, że niektórzy robią go na zimno, ja robię go na gorąco. Sypię do miseczki tyle, ile akurat jest mi potrzeba. To jest kuskus. Z kuskusem przeważnie zaparzam mak, zwykły, niebieski. Tak naprawdę proporcje nie są sztywne. Jeżeli damy troszeczkę więcej, nic się nie stanie. Przy maku, kuskusu, bo po prostu będziemy mieli więcej tej mieszanki.
Na razie przygotuję ten sam kuskus. Tutaj zaparzam go z makiem. Może dać tymianku. Niedużo, łyżkę, zależy. Też nie ma co przesadzać, bo jak znacząco zmienimy smak tych mieszanek, po prostu ptaki nie będą jadły. Tutaj akurat tymianek się zaparzy razem z tym kuskusem, wchłonie kuskus, wszystko co trzeba. Do tego jeszcze damy czarnuszkę. Dosłownie niedużo. Tu zalejemy wrzątkiem. Ja zawsze zalewam tak, aby mniej więcej około centymetra było wody nad samym kuskusem. Teraz trzeba odczekać te zioła, czarnuszka i tymianek zaparzą się w tej wodzie. No i to wszystko wchłonie ten kuskus. Potem będziemy dodawać jakieś inne dodatki. Zamiast tymianku co można jeszcze zaparzyć? Można zaparzyć z kuskusem ziele tymianka, ale lepszy będzie korzeń targanka. Można zaparzyć oregano. Można dać zaparzyć też wiesiołek. To co chcemy, żeby dane zioło nam puściło i żeby to ptaki zjadły, to możemy tutaj zaparzyć razem z tym kuskusem. Ziele miodunki tak samo, jeżówki purpurowej też można dodać, zaparzyć. Ja zmieniam te dodatkowe składniki. Nie zaparzam ciągle tego samego. Dobrze, poczekamy aż to nam napęcznieje i będziemy pomponować taką mieszankę. Tak wygląda kuskus, który już ostygł. Tak wygląda. Przygotowuję się do lęgów. Nie mam jeszcze zrobionych kiełków. Troszeczkę powoli rozbudzam te ptaki. Na razie nie stosuję tutaj kiełków. Dlaczego to jeszcze powiem, ale stosuję. Mogę dodać coś takiego. Jest to olej z kiełku pszenicy. Olej z kiełku pszenicy zawiera bardzo dużo witaminy E, gdzie w przygotowaniu do lęgów jest nam ta witamina potrzebna. Oczywiście kiełki też dostarczają takiej witaminy. Daję do kuskusu, bo potem lepiej oblepią mi się te różne dodatki, które będę dodawał.
Dlaczego nie ma kiełku? Mam w tej chwili młode w gniazdach. Nie zawsze jestem w stanie te kiełki zabrać. Niektórzy twierdzą, że w jelitach kwaśnieją one i młode ptaki mogą w gniazdach dostać biegunek. Mi się nie zdarza, żeby młode ptaki po kiełkach dostały biegunek, ale to jest jakaś alternatywa taka dla kiełków. Olej z kiełków pszenicy. Nie ma chyba na rynku produktu naturalnego, który by zawierał więcej witaminy E. Przynajmniej ja nie znam takiego. Ta miseczka będzie troszeczkę za mała. Jest on zimny, ten kuskus. Jakie dzisiaj dodatki? Dzisiaj cynamon. Warto sobie poczytać o cynamonie. Mi bardziej chodzi o działanie antybakteryjne. Owiec łuskany, zmielony. Jak widzimy, nie ma tu jakichś sztywnych strasznie proporcji. Aby nie przesadzić, aby była to taka konsystencja nie klejąca się tak bardzo. Troszkę damy jeszcze kurkumy. Przypominam, że mam młode w miarę, czyli tych dodatków nie będzie też aż tak w dużych ilościach. Jajeczko, biszkot mielony to jest. Przeżywałem już nieraz od pewnej pani, która to produkuje, wypieka naturalny produkt. Troszeczkę spirulina. Jak powiedziałem, mam młode w gniazdach. Jajko oczywiście jest suche, znaczy suche, takie półwilgotne jest w osobnych pojemnikach. I teraz taki biały proszek. Co to jest? To jest inulina. Inulina produkowana z korzenia cykorii. Można powiedzieć, że to jest prebiotyk. Ma ono za zadanie nam, aby uruchomić ten przewód pokarmowy, łatwiejsze trawienie i tak dalej. Można sobie doczytać na temat inuliny. Dobrze. Tu jest jedna mieszanka, ale jak wspomniałem, są młode w gniazdach, czyli jajeczko by nam się przydało. Pół jajeczka jest tylko, bo jajko dostaną ptaki karmiące młode, a nie ma ich dużo. Wcześniej dostały pół jajka. Nie robiłem żadnej mieszanki. Z rana podałem pokrojone w ćwiartki jajka i to wystarczy.
Tu będzie mieszanka dla młodych. A, broku jeszcze. Tutaj dodamy jeszcze trochę do kuła. Jak widzimy, te mieszanki nam ciągle przybywa. Są to dosyć spore ilości, jak ktoś ma mało ptaszków, to oczywiście mniej tego robić. Jest tu broku, a młode mają jeden dzień. Swojego czasu karmiłem młode ptaki od pierwszego dnia życia groszkiem i kukurydzą. Nie widziałem, żeby coś strasznego się działo. Ta właśnie inulina ma nam stworzyć takie środowisko w jelitach, że nie powinno nic się dziać. Oczywiście te wszystkie mieszanki, jeżeli kto chce robić, to zaczynać od bardzo małych dawek tych przypraw. Jeżeli ptaki są nienauczone, no nie będą tego chciały jeść. A jeżeli mamy młode w gniazdach, to nie będą karmić, tak? No i taką mieszankę podam dorosłym ptakom, które dopiero przyszykowuję do lęgów. Jeżeli będzie jakaś mokra strasznie ta mieszanka, jeżeli wysypiemy tego owsa, będzie ona sucha. Też działają tak, że te mieszanki nam się nie zepsują tak szybko. Taka mieszanka z kuskusem wytrzyma na pewno nam dłużej. No na pewno nie teraz z brokułem, ale gdyby nie było brokuła, sam kuskus z ziołami, to tam nam się nie powinno zepsuć. Bardziej wyschnie ta woda z kuskusu i będziemy mieli suchy kuskus. Na razie taką mieszaneczkę trzeba podać. To jest dla ptaków dorosłych, które dopiero rozbudzam do lęgów. Ta mieszaneczka z jajkiem będzie dla matek, ojców karmiących młode. Dobrze. Najpierw będziemy przycinać samiczkę. Jest to samiczka Gloster z polskiej hodowli od pana Tomasza. Uciekła. Od pana Tomasza samiczki też się przycina. Jeżeli mają gęste upierzenie, to jak widzimy tutaj, samiczki też się przycina. Jak to zrobić? Samiczki przycinamy tak jakby do tyłu. Jak mi się uda, to zamieszczę obrazki, ale ogon poszczępiony to są właśnie różdża. To jest efekt taki skakania po różdżach. Samiczki nie przycinamy tutaj. Te piórka w czasie lęgów odsłonią nam tak zwaną plamę lęgową, gdzie samiczka własnym ciałem będzie nagrzewać jajka. I dlatego samce, które bardzo długo przesiadują na gnieździe i nie chcą wpuścić samiczki, zaziębią nam jajka. Samce w czasie lęgów nie mają tutaj gołego mostka, nie są w stanie ogrzać nam jajka. Będą siedziały, ale zaziębią nam jajka. Tak jak wspomniałem, samiczkę przycinamy do tyłu, ale najpierw trzeba znaleźć, gdzie jest kloaka. Najlepiej dmuchając.
muszę jakoś tak patrzeć przez telefon, a nie chcę jej uszkodzić. Naprawdę jest tak. Bardziej przycinamy samiczkę do tyłu niż do przodu. Dlaczego to robimy, zaraz powiem, ale nie chcę uszkodzić tej samiczki. Jak widzicie, piórka tutaj nie obcinamy. Są to piórka przewodnie takie dla nasienia. Także, czyli bardziej samiczkę tutaj przycinamy do tyłu. Muszę kontrolować telefon i co obcinam. Nie chciałbym za dużo tutaj samiczki, za dużo jej obciąć i żeby jej nie uszkodzić. Widzimy tutaj, te piórka zostają. Te piórka nam odrosną, także przesuwam rękę ciągle, ale to też tak. Dobrze. Dlaczego to robimy? Bo mają bardzo gęste upierzenie, tak? Przycinamy ptaki, aby zwiększyć szansę zapłodnienia. Tak wygląda samiczka. Oczywiście pazurki też powinny być odpowiednio wcześnie, żeby potem samiczka nie pokaliczyła jajek ani samic. I żeby zdążyły się przyzwyczaić. Dobrze. Widzimy odsłonięte. Weźmiemy samczyka teraz. Samczyk też podobnie. Też z hodowli pana Tomasza. Samiczkę przycinaliśmy bardziej od kloaki do tyłu. Samca przycinamy bardziej do przodu. Jak widzimy, tutaj upierzenie jest bardzo grube, zasłania nam i może nie dojść do takiej prawidłowej kopulacji. Tutaj odsłonimy te piórka i bardziej do przodu. Dlaczego samca do przodu? No, jak samiec kopuluje. Nachyla się. I tutaj te upierzenie bardziej do przodu. Nie jest powiedziane, że jak nie przypniemy, to nic nie będzie. Tutaj zwiększamy po prostu szanse na lepsze zapłodnienie. Otwór tutaj, kloaka cała bardziej u samca jest skierowana w tą stronę, tak? Dlatego przycinamy bardziej w stronę brzucha. Trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie uszkodzić tego ptaszka. Na pewno
będzie miał lepszy dostęp do samicy, jeżeli w tą stronę tutaj tego ptaszka przypniemy. Nie przecinamy tych piórek u góry. Tak jak powiedziałem, są to pióra prowadzące nasienie. Te nasienie zostaje na tych piórkach. Stykają się z tymi piórkami u samicy. Także zwiększamy te zapłodnienie. Oczywiście teraz robimy to, robię to bardzo powoli, żeby można było zobaczyć. No i to jest sam. Nie trzeba całkowicie dogoić skóry, ale przy okazji można dmuchnąć i zobaczyć, w jakiej kondycji jest. No. Może to tyle o przecinaniu tych ptaszków. Jeszcze jakąś coś tam tutaj uwaga, bo jest nóżka, nie pasuje, możemy przyciąć jeszcze. No. Ja nie przecinam tak bardzo mocno tych ptaków. Jak ma coś być, to będzie. No. Jak powiedziałem, samce nadgorliwe, które nie chcą wpuszczać samiczek do gniazda, takie się zdarzają, za długo siedzą, jeżeli są jajka, to po prostu nam zaziębią te jajka. Nie jest to, że samce wysiadują. Samce nie są w stanie wysiedzieć jajek. Temperatura ciała samiczki się zwiększa w czasie wysiadywania jajek, dostanie tak zwaną gorączkę i właśnie jest po to ta plama lęgowa, aby doprowadzić te jajka do odpowiedniej temperatury. Za bardzo walę te miski, trzeba zmienić albo miski, albo łyżki plastikowe. Dobrze. Tak jak powiedziałem, mówię, dlatego te mieszanki teraz robię dwie różne, bo jestem w trakcie rozbudzania tych ptaszków. No i w trakcie właśnie karmienia młodych tutaj przez dorosłe, tak? No ale tak czasami jest. Jak chce się mieć ptaszki, to trzeba je przywieźć. Oczywiście jak przywiozłem ptaki, nie wiedząc, w jakich warunkach były. No, tutaj przycięte ptaszki, ale troszkę oszołną. Jak przywiozłem ptaszki, czy wy kupujecie ptaki u hodowców, macie bardzo wielką różnicę w oświetleniu i w temperaturze i się boicie, aby te ptaki nam się nie doskwierzyły, to można podać wywar cebuli. Zrobić sobie dzień szybciej. Jedna cebula, średnia cebula taka na 1,5 litra wody, niech stoi przez noc, podawać przez 3 dni i wtedy nam się ptaki nie rozpierzą. Tutaj te moje ptaki w domu, pierwsze co zrobiłem, podałem, to właśnie wodę z cebulą. Nie znając warunków, w jakich one były, szczególnie chodzi o oświetlenie, bałem się, że się rozpierzą i nic z tego nie będzie. Jak widać, się nie rozpierzyły, wręcz się rozbudziły. I chyba to tyle będzie. Pozdrawiam wszystkich udanych lęgów. Na pytania odpowiem. Pozdrawiam tutaj kolegów, którzy u mnie byli, którzy oglądają. No i przyjeżdżają zobaczyć, jak to faktycznie wygląda u mnie. Dobrze, jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, że zawsze coś jest do ogarnięcia, tak? No. Trzymajcie się, hej.